Siemano, z tej strony Mister i w dzisiejszym poradniku pokażę, jak nagrywać programem Mirillis Action. Tak więc podamy nasz program. To jest wersja 1.16.00. Tak, którą ja używam. Tak więc, zaczniemy od początku, czyli od nagrywania wideo. To jest chyba najważniejsze, nie? Nagrywanie pulpitu. Wybieramy sobie tutaj tę opcję z desktopem. Musimy mieć aktywny pulpit Aero, bo inaczej nam nie będzie nagrywał. Wtedy wybieramy sobie format pliku. Najlepiej nagrywa się w AVI, potem to konwertuje w programie do renderowania. Rozmiar wideo. I tutaj jest właśnie taka dosyć ciekawa akcja. Ponieważ jeżeli wybierzemy oryginalny, nagra nam w takiej rozdzielczości, jaką mamy pulpit, czyli w moim przypadku 1440x900. Jeżeli wybierzemy 720p, to wbrew temu, co myślimy, nagra, zaraz wam też pokażę, nagram coś tutaj szybko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, dobra. I zaraz sobie otworzę i to jest ten plik, na pulpit go sobie przeniosę. I wbrew temu, co byście sądzili, nagrało mi właśnie ten film nie w rozdzielczości 1280x720, tylko w rozdzielczości 1152x720. Czyli w innej. Nie wiem, dlaczego tak jest, tak najwidoczniej twórcy Action zrobili. I stwarza to dosyć duże problemy, czyli trzeba sobie zmienić całego preseta nagrywając tego, renderując ten film, bo inaczej wystąpią czarne paski z prawej i lewej strony, co mogliście zauważyć w moich filmach z Don't Starve, czy wtedy jeszcze tego nie ogarnąłem. No więc tak, no to jest tyle co do wideo. Najlepiej nagrywać sobie w oryginalnym albo w tym i zmieniać preset. Już sobie dodałem nowy w Premierze do tego. Klatki na sekundę. Jeżeli to nie mamy do wyboru, tutaj jest, jeżeli mamy dobry komputer, to możemy użyć tego, jeżeli słaby to tego. Ale taka optymalna jakość to jest 30, bo YouTube i tak to konwertuje do 30, więc jeżeli rzucamy film na YouTube'a, to najlepiej będzie nagrywać to właśnie w tych 30 fps-ach. Tryb Perfect Video Match. To znaczy zacznie się długość nagrania. Możemy sobie wybrać po jakim czasie się nagranie wyłączy. Tryb Perfect Video Match to jest tryb do tego, jeżeli nagrywamy... Zaraz zresztą powiem jeszcze w tym przypadku aktywnego pulpitu. Nagrywaj dźwięk systemowy, to jest jakieś takie dźwięki z systemu, typu jak sobie puszczę muzykę, na przykład Zeda, teraz bym sobie puścił. To jest remix, teraz mówię. Jeżeli sobie puścił muzykę, to właśnie nagrywaj dźwięk systemowy, będzie nagrywał mi tą muzykę. Na nagrywanie dźwięku wielokanałowego to jest Skype, muzyka i tak dalej. I mikrofon zawsze nagrywaj, na przykład nie nagrywaj, to jest chyba jasne. Najlepiej tutaj dać sobie na przykład zawsze nagrywaj, tak jak ja to robię, bo nagrywam sobie dźwięk równocześnie z filmem, potem go po prostu eksportuję. To może być. Kolejna opcja nagrywanie gier. To tutaj jest wszystko to samo z taką różnicą, że po prostu musi działać na Directcie którymś. Jakby działa na DirectX którymś tam gra, no to wtedy nam po prostu, no, tą opcję otwieramy i wtedy możemy nagrywać grę. I teraz obszar aktywnego pulpitu. To jest okienko, takie sobie mamy tutaj okienko. I możemy je sobie dostosować jak do tego. To jest to okienko, pokazuje obszar pulpitu, który nam się będzie nagrywał. Jeżeli zaznacza tak, tylko ten obszar w zielonej ramce będzie mi się nagrywał. Mogę to okienko też przeskalować sobie do 720p, jak chcę. To oczywiście wszystko przeskaluje mi źle, no bo jest razem, bo nie ma tych pasków po bokach, nie? Wiecie o co chodzi. To zobaczycie zresztą w tym poradniku z jak nagrywać Minecrafta. Tam jest to wszystko pokazane o sizerze i tak dalej. To magnetyczne to jest przyciągaj do okien, typu jak sobie otworzę na przykład paczkę, to przyciągaj do okien i mi po prostu będzie zaznaczało to okno, jak będę ruszył myszką. Dosyć przydatna opcja, myślę. Zaczynamy sobie tak i wyłączamy to i będzie nam nagrywało tylko to wnętrze. Dosyć, to jest przydatna opcja. To jest oczywiście nagrywanie, to będzie robiło zrzuty ekranu, tutaj sobie wybieramy rozdzielczość, 1280x720 to jest ta. To jest nowy schemat, usuń schemat, to są schematy, no i to było na tyle. Perfect Video Match, od razu powiem do tego. Perfect Video Match to jest taki tryb, który synchronizuje każdą klatkę razem z tym co nagrywa. To się przydaje na przykład, jeżeli nagrywamy, dajmy na to, na jakiejś stronie internetowej film leci, czy nagrywamy film z YouTube'a, tym. To się przydaje Perfect Video Match, bo wtedy się nagrywa klatka w klatkę razem z tamtym. I to jest po prostu przy otwieraniu tego. Tutaj wybieramy sobie ścieżkę, do której nam się zapisują filmy. To jest u mnie C Users xMister Videos Action. Tu są nasze nagrane filmy. Tu sobie jeszcze jakiś tam nagram, wiecie, tak dla pizzy, żeby było do testów. To jest nasz trzeci film. Tutaj niżej mamy tutaj na tym pasku, no o tutaj mamy jego te właściwości, czyli rozdzielczość, FPS, ile trwa, ile zajmuje i tak dalej. Tutaj sortowanie sobie zmieniamy i tak dalej, to wszystko już widać. I tu wybieramy sobie guzik nagrywania. Możemy go zmienić w ustawieniach. Action Live Streaming, tutaj sobie wpisujemy wszystkie te kurze strumienia, serwer, Twitcha, rozmiar wideo, tutaj, czy włączyć. Zapisuj do pliku, nie, autopodłączenie, rozmiar wideo, ustawiamy FPS, bitrate, serwis, serwer, streamkey. I potem jeżeli zaczniemy sobie, mamy włączony Action Live Streaming, to klikamy sobie normalnie tutaj nagrywa i nam to wtedy będzie streamowało na nasz kanał, na nasz ten, nam to będzie streamowało na nasz, no, nasz kanał Twitcha. To będzie mieć status połączenia wtedy. Nagrywanie dźwięku. Guzikiem F10 zaczynamy nagrywać dźwięk. Wybieramy sobie tak samo długość. Format wyjściowy polecam Wave. Pozwól nagrywania dźwięku wielokanałowego to mówiłem. Nagrywaj ciszy, to musi być zaznaczone, bo inaczej nasz dźwięk to wyjdzie takie gówno. Mikrofon zawsze nagrywaj, to chyba jasne, jeżeli nagrywamy dźwięk, nie sądzicie? No chyba, że nagrywamy jakieś muzykę czy coś, no to nie nagrywaj. Pomiar wydajności. Tutaj macie moją specyfikację systemu. Wiecie, jakie mam do dupy kompa. Windows 7 Ultimate 64 bity, bo ja mam Gamer Edition by Undead Cross. AMD Athlon, co nie będę się nawet chwalił, 5 GB RAM mam tylko. No dobrze. Mam gówniany procesor, tak. Pomiar wydajności tutaj jest. No się właśnie mierzy wydajność. No i tu nic ciekawego. To nam po prostu pokazuje... O, chcę zmienić czcionkę, bo testowałem coś. I jeżeli tworzymy sobie pomiar wydajności, to potem dam sobie jakąś widoczną typu Ariala któregoś, albo Adobe Gothic też to. FPS, AVI wręcz FPS, czyli klatki na sekundę mniej średnie, które nam się pojawiają. No i tyle. Zrzutu ekranu to chyba każdy wie. Tutaj format i obszar. Ustawienia, język tutaj jaki chcemy. Tutaj mamy, widzicie, aplikację zawsze na wierzchu, czyli że jeżeli to zaznaczę, to nie będę mógł tego okna przestawić przed okno Action. Sprawdzę stan aktualizacji, to wiadomo. To wiadomo. To ukryj okno Action, rozpocząć nagrywania pulpitu, to wiadomo. To chodzi o to, że jeżeli nagram pulpit, to okno Action mi samo zjedzie do paska, o tak. O, widzicie. Ja to mogę zaznaczyć w zasadzie. Anyway. Mogę sobie już wywalić. I pokażę okno po zakończeniu też. Action Remote Control to jest, jeżeli mamy aplikację na Androida, to możemy sobie z telefonu sterować Action. Ja niestety mam iPhone'a, znaczy niestety, bo Android to gówno. Ale ja mam iPhone'a, więc no... Ta aplikacja mi raczej nie pójdzie. Ustawiam nagrywanie wideo, jakość niska, normalna, wysoka, zakres wejściowy, to ja nigdy nie zmieniam, jest dobrze. Nagranie wszystkimi rdzeniami procesora, to jeżeli mamy słaby procesor, to oczywiście zaznaczamy. Kursor myszy, to wiadomo. Wizualizuj kliknięcia. To jest tylko jeżeli mam oryginalny, że kliknę, to będzie takie jakieś takie kółko dookoła, czy jakaś inna pierdoła, gwiazdka, czy coś. Nakładka graficzna to jest, że możemy nagrywać ze swoim logiem albo jakimś paskiem gdzieś tam, wiecie o co chodzi. Że nagrywamy i od razu bez renderowania nam się wrzuca jakiś obrazek, czy jakieś inne gówno. Webcam to jest kamerka internetowa, sobie ustawiamy jej miejsce gdzieś tutaj i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To wszystko sobie zobaczycie już. Ustawienia dźwięku to urządzenie audio, mikrofon czy stereo mix. Poziom głośności, nagranie mikrofon do osobnej ścieżki dźwiękowej. Także jeżeli nagram to, to mi mikrofon się będzie nagrywał do innej ścieżki od razu. Chodzi o to, że no... Jak nagram wideo, to potem otwierając w Premierze, chodzi o to, że otwierając streamerze będę miał tak wideo, niżej dźwięk z tego i niżej jeszcze ścieżka mikrofonu, także to jest dosyć wygodne. Sądzę, bitrate i tak dalej. Ustawienia HUD-a. Ukryj HUD podczas nagrywania pulpitu. To jest, czy nam się będzie takie okienka z FPS-ami pokazywało gdzieś tutaj. Nagrywaj HUD-a w grach i aplikacjach, to też. Ukryj HUD podczas uruchamiania Action. No to wszystko tutaj HUD-a. Ja w ogóle nigdy go nie używam, chociaż to sobie mogę w zasadzie oznaczyć. Ustawienia eksportowania to ustawiamy takie jakie są mniej więcej, to kanał docelowy i skrót klawiszowy, to chyba nic nie muszę mówić nawet. I jeszcze mi zostało tylko do omówienia eksportowanie i już mogę kończyć, już mi trochę gardło boli tego ciągłego gadania, no ale co z tego. Zaznaczamy sobie nasz film i możemy, wybieramy opcję eksportu. Możemy, tutaj mamy podstawowe 3 opcje. Eksportuj do YouTube'a, eksportuj do Facebooka i eksportuj jak chcesz. Jeżeli wybieramy sobie na przykład to, mamy nasz plik wejściowy, wybieramy sobie profil, czy możemy sobie wybrać tutaj rozdzielczość, albo format do Apple'a, albo możemy sobie zjechać na dół i weźmiemy sobie YouTube HD, czyli wysokość 280x720, bitrate, ścieżka dźwięku, dźwięk 0.1. No i możemy sobie potem tutaj ustawienia całego konta YouTube'a i tak dalej dać start i nam się będzie sam film przesyłał do YouTube'a. Wygodna opcja, albo możemy sobie po prostu wyeksportować go do 720p high profile. A i tak to będzie to gówniane takie co 720p. Stary to się eksportuje. Jak dla mnie, ja tego nigdy nie używam, tego eksportowania, bo zawsze sobie robię w programie do renderingu, ale jeżeli ktoś chce, no to wolna ręka, nie? Tak więc no, to by chyba było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego nagrania, mam nadzieję, że wam się spodobało. A jeżeli wam się spodobało, mam nadzieję, że tak, to dodajcie film do ulubionych, zlajkujcie. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, albo coś byście chcieli wiedzieć, to komentujcie. No i jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zasubskrybujcie mnie. Tak więc z mojej strony to było na tyle. Ja już się mano i cześć.